Czy co do przyjazdu tutaj, to żadnych problemów nie było i dzisiaj dużo autobusów w nocy przekroczyło granicę, ja spotykałem się z nimi, żadnych problemów nie było. Wczoraj ja sam osobiście byłem na granicy, rozmawiałem, no, nie mówię, to nie będziemy robili żadnych problemów. Mam nadzieję, że dzisiaj w nocy ta druga grupa, która będzie jechała do Kowna, też to samo będzie. Litewska ambasada bardzo pozytywnie ustosunkowała się, wizy wszystkim dalej darmowe, to też bardzo ważne jest. Czy przyjedzie Ojciec Święty? No czekamy, już czekamy, jakoś tak troszkę, bo drugi raz tutaj jest w sąsiednim kraju, u nas nie ma. Podczas wizyty Adlimina w lutym bieżącego roku no, zapraszaliśmy Ojca Świętego, on mówi, no, w tym roku nie mogę, jadę tutaj, ale w następnym roku dlaczego nie? Więc no, patrzymy na to, wszystko z nadzieją żyjemy. Tak samo jak Chrystus jest nadzieją, to jest motto tej wizyty, tak samo tą nadzieją żyjemy, że noga następcy Świętego Piotra stąpi i na Białoruś, na białoruską ziemię.